Budowa tego stadionu kosztowała prawie 1 miliard euro, ale jak budowa stadionu może być warta takiej kwoty? To właśnie postaramy się wyjaśnić w dalszej części tego filmu. Tym razem mówimy o nowym stadionie Realu Madryt Santiago Bernabeu. Najpierw jednak postanowiliśmy przyjrzeć się historii jednego z najsłynniejszych klubów piłkarskich na świecie, Realu Madryt. Dziś klub obchodzi 122. rocznicę powstania i zmienia swoją strategię transferową. Wraz ze wzrostem znaczenia drużyny zdecydowano, że stadion Santiago Bernabeu potrzebuje liftingu, aby odzwierciedlić sukces klubu. Obecnie jest to jedyny w swoim rodzaju stadion, każdy z własnymi szalonymi detalami. Jednak najbardziej innowacyjną technologią jest rozsuwana murawa. Niemniej jednak projekt ten ma swoją cenę i to oszałamiającą. Prawie 1 miliard euro był potrzebny do ukończenia stadionu. Wydaje się, że Real Madryt nieustannie dąży do wielkości. Czy to początek upadku? Niezależnie od przypadku, wiele innych klubów szanuje Real Madryt i postanowiło pójść za jego przykładem. Jak więc powstawał projekt jednego z większych, a zarazem jednych z najdroższych stadionów w historii futbolu? Usiądźcie wygodnie i zapraszamy na kolejny odcinek na kanale ATECH, gdzie możecie się dowiedzieć wielu ciekawostek na temat świata, nauki oraz kultury. Gotowi na kolejną dawkę wiedzy? Tak więc zaczynajmy! Od wielu lat Real Madryt cieszy się pasmem sukcesów ku uciesze fanów piłki nożnej. Real Madryt z siedzibą w Madrycie to hiszpański profesjonalny klub piłkarski, który nigdy nie przestaje trafiać na pierwsze strony gazet. Rzeczywiście, jest to jedna z najbardziej znanych drużyn na świecie. W języku hiszpańskim słowo Real oznacza królewski. W 1920 roku król Hiszpanii Alfons XIII nadał klubowi ten tytuł. Uznany przez FIFA za najlepszy klub XX wieku, Real Madryt zdobył 33 tytuły La Liga, 19 pucharów w Hiszpanii i rekordowe 13 pucharów Europy. Zdobył także 2 puchary UEFA, 4 superpuchary Europy, 6 klubowych mistrzostw świata i 10 superpucharów Hiszpanii. Trofea zdobyte przez Real Madryt są zatem bardzo liczne. Założony w 1902 roku, klub zaczął trafiać na pierwsze strony gazet w latach 50. pod przewodnictwem Santiago Bernabeu. W latach 40. klub, jego stadion i obiekty musiały zostać odbudowane po hiszpańskiej wojnie domowej. Klub stał się jednym z głównych graczy w hiszpańskim i europejskim przemyśle piłkarskim. W latach 80. posiadał jedną z najlepszych drużyn w Europie. W tym okresie Real Madryt zdobył 2 puchary UEFA, 5 kolejnych tytułów Ligi Hiszpańskiej, Puchar Hiszpanii i 3 superpuchary Hiszpanii. Real Madryt jest również znany z regularnego wystawiania najlepszych zawodników na świecie. Od 1947 roku klub ma swoją siedzibę na stadionie Santiago Bernabeu. Jednak życie Realu Madryt nie zawsze układało się gładko. Było wiele rywalizacji z innymi klubami, zwłaszcza z Barceloną oraz Atletico Madryt. W przeciwieństwie do większości europejskich klubów, członkowie Realu Madryt są właścicielami i zarządzają klubem od jego powstania. Dziś Real Madryt obchodzi 122. rocznicę powstania. Od momentu założenia przez Juana Padrosa, Real Madryt stał się jednym z najważniejszych klubów na świecie. Pierwszym trenerem drużyny był Arthur Johnson. W 1913 roku klub doświadczył wydarzenia, które zmieniło bieg jego historii. Do klubu przybył Santiago Bernabeu. Ten młody napastnik z Albacete szybko stał się stałym bywalcem pierwszej drużyny, a nawet nosił opaskę kapitańską. Od tego czasu jego nazwisko jest ściśle związane z historią klubu. Później Real Madryt rósł w siłę. W 1947 roku sport w Hiszpanii przeżywał rozkwit. Z tego powodu Santiago Bernabeu postanowił zbudować stadion Realu Madryt. Naturalnie hiszpański klub wygrał wiele zawodów związanych z piłką nożną. Po 122 latach istnienia nie możemy się doczekać, aby zobaczyć, co Real Madryt ma dla nas w zanadrzu. Niezależnie od wszystkiego, Real Madryt nie spoczywa na laurach. Rzeczywiście, klub jest w ciągłym stanie ewolucji. Jeśli chodzi o strategię transferową, to w 2017 roku wszystko zmieniło się dla madryckiego klubu. W tym roku PZŻ przeprowadziło letnie Mercato Antalogii. Paryski klub sfinalizował przybycie Neymara, pozyskanego za 222 miliony euro z Barcelony. Nastąpił również transfer Kyliana Mbappe, wypożyczonego z AS Monaco, a następnie przeniesionego na stałe za 180 milionów euro. Te dwa duże transfery całkowicie zmieniły strategię Realu Madryt. Młodzi zawodnicy o dużym potencjale są teraz celem numer jeden wszystkich największych klubów piłkarskich. Po tych imponujących transferach dyrektorzy Madrytu szybko zdali sobie sprawę, że kluby państwowe, takie jak PZŻ i Manchester City, mają do dyspozycji kolosalne zasoby. Doprowadziło to do rewolucji w sposobie, w jaki Real Madryt podchodził do rekrutacji. Co więcej, mówi się, że chęć oszczędzenia skłoniła klub do rekrutacji utalentowanych młodych zawodników na wczesnym etapie.
Należą do nich m.in. tacy piłkarze jak Vinicius Junior, Rodrygo oraz Endrick. Jeszcze nieznani, ale kto wie, jaka czeka ich przyszłość, zwłaszcza pod skrzydłami tak wielkiego i utalentowanego klubu. Kontynuując w tym samym duchu, Real Madryt chciał nowego wyglądu, czego dowodem jest niesamowita transformacja stadionu Santiago Bernabeu. Po ponad 4 latach prac nowy stadion w końcu ujrzał światło dzienne. Skala renowacji jest rewelacyjna, w wyniku czego powstał obiekt w stylu monolitycznym. Projekt jest całkowicie unikalny i zawiera innowacje technologiczne, których nigdy wcześniej nie widziano na świecie. Cel renowacji jest prosty – zwiększyć przychody najlepszego klubu na świecie. Ale ten gigantyczny projekt wywarł trwały wpływ na krajobraz Madrytu, a jednak stadion pozostaje jednym z legendarnych zabytków miasta. Rzeczywiście, jest to kluczowe narzędzie komercyjne dla Realu Madryt, który ma wysokie oczekiwania wobec swojego nowego domu. Dzięki 80 242 miejscom stadion ma niezwykłą pojemność. Co więcej, w Madrycie zmodernizowano nowe szatnie i strefy gościnne. A to nie wszystko, ponieważ Real Madryt dodaje 800 nowych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Aby poszerzyć ofertę komercyjną klubu, na stadionie znajduje się również panoramiczny salon ze wspaniałym widokiem na cały Madryt. Oferuje on różne widoki na boisko, tworząc wyjątkowe doświadczenie. Ta gigantyczna loża, znana jako Skywalk, biegnie po całym obwodzie stadionu i znajduje się w górnym pierścieniu budynku. Obszar ten jest zarezerwowany dla VIP-ów, umieszczając piłkę nożną w centrum jedzenia i rozrywki. Przy niektórych okazjach można go nawet przekształcić w klub nocny. Powinien on stać się symbolem madryckiej kultury. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowy stadion Santiago Bernabeu będzie działał przez 365 dni w roku, ale to nie jedyna nowość na stadionie. Przede wszystkim konstrukcja ze stali nierdzewnej jest niezwykle imponująca, podobnie jak rozsuwany dach. Co więcej, stadion jest wszechstronny, może gościć mecze tenisa lub koszykówki. Jednak najważniejszym elementem nowego stadionu Santiago Bernabeu jest jego rozsuwana murawa. To prawdziwy wyczyn technologiczny, jeśli nie model ekologii. W rzeczywistości, w razie potrzeby, system zintegrowany bezpośrednio pod boiskiem pozwala na przechowywanie boiska pod ziemią, pas po pasie. Nawet pod ziemią trawnik jest utrzymywany przez oświetlenie UV, regulowane nawadnianie i system klimatyzacji. Boisko zostało zastąpione twardą nawierzchnią, która może być wykorzystywana do różnych innych wydarzeń. Santiago Bernabeu powinien być najlepszym stadionem na świecie. Jak myślisz, czy da radę spełnić swoje obietnice? I czy uważasz, że stadiony z takim rozmachem powinny stać się standardem piłki? Niemniej jednak, stadion Santiago Bernabeu stanowi ogromną inwestycję, która powinna przynieść zyski w dłuższej perspektywie. Podpisano już umowy, w szczególności z firmą Legends. Legends będzie zarządzać stadionem przez 25 lat i otrzyma 20% zysków. Oznacza to prawie 400 milionów euro rocznego przychodu, podczas gdy Real Madryt spodziewał się wzrostu o 150 milionów euro w swoim biznesplanie. W rezultacie miasto Madryt ma stać się coraz potężniejsze. Mówi się również, że fundusz Private Equity podpisał umowę z prezesem Realu Madryt. Miał on zainwestować w madrycką kasę co najmniej 150 milionów euro. Mówi się jednak, że stadion Santiago Bernabeu to projekt kosztujący prawie miliard euro, więc co dokładnie się dzieje? Prace niezbędne do uczynienia stadionu bardziej nowoczesnym niż kiedykolwiek okazują się znacznie droższe niż oczekiwano. W tego typu projektach początkowy budżet jest czasami zbyt daleki od ostatecznego. W rzeczywistości koszty budowy poszybowały w górę, pozostawiając sponsorów Madrytu w zimnym pocie, gdy walczą o dotrzymanie terminów. Początkowo projekt miał kosztować zaledwie 525 milionów euro. W rezultacie Real Madryt byłby zadłużony na ponad 25 lat na skromną kwotę miliarda euro. Inflacja kosztów materiałów jest częściowo odpowiedzialna za ten wzrost. Jednak koszty powinny spaść w ciągu roku dzięki licznym wydarzeniom, które odbywają się na stadionie. Biorąc pod uwagę sukces tej operacji, wiele innych klubów zdecydowało się pójść za przykładem Realu Madryt. Chelsea jest jednym z nich. Prezes klubu, Todd Boehly, rozważa renowację Stamford Bridge, legendarnego stadionu drużyny. Idealnie pasuje to do reputacji Chelsea jako największego wydawcy w Europie. Dla amerykańskiego biznesmena ta renowacja byłaby priorytetem pomimo zapowiadanego kosztu ponad miliarda euro. Czy Chelsea zrobi jak Real Madryt?
Real Madryt jest jednym z najważniejszych klubów w historii. W obliczu wzrostu jego znaczenia dyrektorzy klubu postanowili odnowić swój stadion. Stadion Santiago Bernabeu jest jedyny w swoim rodzaju i kryje w sobie wiele niespodzianek. Ale czy ten projekt o wartości miliarda euro jest mądrą inwestycją? Czas pokaże. Jaki będzie kolejny projekt tego typu? Nie panikuj, z pewnością dowiesz się tego na kanale ATEK. Dziękujemy za oglądanie i widzimy się kolejnym razem.